Siemanko, witam serdecznie ponownie i dzisiaj kontynuujemy naszą jazdę. Otrzymujemy jakieś zlecenie, jakieś takie krótkie. Mamy tutaj, widzicie, do wyboru dosyć dużo. Mamy czas podany jazdy. No, widzę, że mam coraz więcej tych zleceń. O, pojadę sobie taki ten na 11 minut Wrocław-Łódź. Otrzymuję zlecenie. Jak widzicie, trasę mam wyznaczoną. 214 km do przejechania. Dobra, jest ok. Ciężaróweczkę mamy, o, do ładną, sporą, fajną. Dobra, włączamy silnik. Zobaczmy, jaki mamy ładunek. Jakieś jedzenie, tak? No, jakieś jedzenie. No, fajne Volvo. Dobra. Także wyjeżdżamy z firmy. Gdzie mamy wyjazd? Chyba z tej strony. Tak. Także mocny skręt. I będziemy jechali w prawo. Dobra, w drugą stronę. Dobra, musimy się zatrzymać. Zobaczymy kierunkowskaz, rozejrzyjmy się. Tu mamy... Jedzie auto akurat. Dobra, możemy jechać. Mocny skręt od razu. Dobra, jakoś się udało. Oj, ta ciężarówka jakoś inaczej funkcjonuje. Nie, no musi tak samo być. Dobra, jedziemy. O, inaczej biegi chodzą w tej ciężarówce. Mamy pierwsze skrzyżowanie, musimy uważać. Zielone mam, dobra, możemy jechać. Także tutaj najgorszy to jest chyba ten wyjazd z tego miasta. Później jak już się wskoczy na trasę, to już chyba będzie lepiej. Dobra, czerwone hamujemy. Ile tego paliwa dzisiaj mam zatankowanego, nie zobaczyłem. Ale powinno starczyć na całą trasę. Starczy, spokojnie. Teraz musimy skręcić w lewo. Dobra, możemy cisnąć. W razie prosto. Jakaś wiadomość przyszła. No na razie prostą drogę mam, także spoko sobie pojedziemy. Trochę trzeba zwolnić, bo coś przed nami jedzie. Najgorzej, bo jak się wyjedzie z tego miasta, będzie gicior. O, zaraz będę skręcał w prawo, nas na rondzie. Na rondzie w prawo. I na Łódź. I kierujemy się na Łódź. O, czemu się kierunkowskaz nie chce wyłączyć? No właśnie. Nie wiem, tutaj dziś się radio włączało, ale chyba nie będę włączał może radia na razie. O, tu chyba będzie radio, tak? Dobra, spróbujemy włączyć jakieś radio.
Nie wiem, to jakieś radyjkę sobie włączymy. Ciekawe, czy jest polskie radio. Francja. Italiano. Nie powinno być. O, proszę. O, proszę. Planeta FM. Radio Z. O, proszę. To jest synchronizowane chyba z internetem. No, tego to bym się nie spodziewał po tej grze. Radio Z. RMF. RMF Max. Kurczę, no włączamy sobie radio. W takim bądź razie. Teraz zobaczymy, jak to będzie. Czy w ogóle odtworzy się. To jest ciekawa rzecz. Nawet nie wiedziałem, że tu po prostu to działa. A czy będzie, czy zadziała, to nie wiem. SK, Szczecin, Tarnów, Warszawa. Roku, debiut roku, RMF Classic, Magellanem nie roku chcę. zostanie osoba wykazująca się Weźmiemy sobie postawą. SK Zielona Góra, SK Żary, a on sprawdza po prostu, co jest dostępne. Dokładnie. Dobra, to sprawdźmy jeszcze raz RMF. Może główne RMF będzie działało. O, i sobie jedziemy z radyjkiem. Dobra, nie będziemy jechać z radyjkiem, ze względu na to, że nie możemy jechać z radyjkiem. Dobra, bo nie mamy z Zajksa pozwolenia. Także nie możemy. Nie mamy wykupionego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dobra. Idziemy sobie. O, możemy tu cisnąć 70. Ale w takim tempie, no to wiecie, nie? Jakby, o, zjechał, bo przycisnęli trochę tymi samochodami. Do 70. Za to, co prawda, mogę pocisnąć lewym pasem i wyprzedzić, nie? O, teraz możemy cisnąć 9 dych pewnie. Nie, jest 7 dych, dobra. Kierunkowskaz i jedziemy. Nie będę czekał. Zacisnąć do przodu. Teraz możemy cisnąć 9 dych. No, kurde, 9 dych cisnę. Ta ciężarówka jest lepsza. Lepsza niż tą, co jechałem poprzednio. Także to mogę cisnąć 9 dych. Co prawda 7 dych tylko mogę tu jechać. Ale cisnę ile. Oho. No, zakaz wyprzedzania. Nie chcę awaryjnie. Nie wiem, gdzie tutaj był tempomat. Światła. Nie wiem, gdzie był tempomat. Dobra, później zobaczę. Na razie ciśniemy. O, ciekawe, teraz będę musiał zajechać sobie na stację. Dobra, pobocze. Zobaczyć, jak to przebywa z tankowaniem. I teraz to zrobię. No, zobaczę, jak to się jak to bywa z tankowaniem. Okej. Chcemy teraz naciśnij E. Dobra. I teraz Enter. Aha, i trzymamy Enter i tankujemy litry. Dobra. Więcej nie będę tankował, bo nam nie potrzeba. Włączamy się do ruchu. A, pracodawca pokrywa koszty. To dobrze. Mogłem zatankować do pełna. Dobra, ciśniemy. Zostały nam 2 godziny 27 minut do objechania.
Czyli to wychodzi jakieś 11 minut, jak tam nam pokazywało czasu realnego. No i znowu pobocze złapałem. Dobra, czekajcie, zobaczymy. A z tą kamerą to się pewnie źle jedzie. Pewnie, że tak. Najlepiej od środka. O, 9 dych cisnę. Wycisnę 9 dych. No, nawet komputer pokładowy mi pokazuje zużycie paliwa. Na ile kilometrów mi starczy. O, 46 kilometrów tylko mogę zrobić. O, będę musiał chyba zatankować. Gdzieś na stacji. Dobra, 7 dych tutaj można wcisnąć. Musiałem trochę przyhamować. Na razie się udaje bez żadnych zderzeń i kolizji. No, mam zresztą z górki zjazd. Dobra, ciśniemy. Teraz mogę cisnąć, ile fabryka daje. No, znowu 70. Kurczę, mogłem zatankować do pełna, by był spokój. Ja teraz. Ale na jakiejś stacji. O, mordę. Na jakiejś stacji będę musiał zatankować. Ewentualnie. Na razie jedziemy do przodu. Jak widzicie, widoki ładne. Graficznie też jest fajnie. Widać, zrobiona gra tak jakby... Ciekawe, czy te trasy są w ogóle realistyczne, czy tak naprawdę są... moim zdaniem powinno tak być zrobione. O, proszę. Jest przejazd kolejowy, a gdzieś tam na tej drodze, z tego co się nie mylę, jest przejazd kolejowy. Proszę, nawet pociąg przejeżdża. No proszę, proszę. No, no ładnie, proszę samo. O, jak się ładnie otwierają. Ładnie, ładnie. Dobra, ruszamy. Ruszamy, ruszamy. Odzwierciedlenie może jest jakieś zrobione. Ciekawe, mogliby zrobić właśnie realne trasy. Ale ciekawe, czy tak faktycznie jest. No, godzina i 18 minut, tak? 80 km zostało do końca. Kurde, musiałbym wyprzedzić te auta, bo nie będę się vlog za nimi przecież, nie? Teraz będę mógł wyprzedzić. No, ryzyk fizyk. No, na zakręcie nie bardzo, nie? No właśnie. No, tutaj coś jedzie akurat. Da się... Chłopie, ja nie mam czasu, kurna, czas gonik, czas to pieniądz, ja muszę na czas dojechać z towarem, a nie żebym się za tobą wlógł. Przyciśnij trochę. O, zakaz wyprzedzania. Jeszcze mi tu hamuje. No jedź. Panie, bo ja ważny towar wiozę. Teraz będę zjeżdżał, widzę, na autostradę chyba będę wjeżdżał teraz. Wydaje mi się. Chyba tak. No. Dobra.
No, będę teraz wjeżdżał na autostradę i będę mógł cisnąć. O, ciekawe, czy wiatol będzie pikał. Gdzie on tym ciężarówką tam jechał? Jakoś tak dziwnie. O, ale tu wąsko, o jest. Już takie wąskie drogi mamy? Nie, możliwe. Chciałbym się w takiej wąskiej drodze zmieścić, no. No, powiedzmy, że na ciężarówkę. Dobra. Bijemy się do ruchu. Mała, krótka jakaś ta rozbiegówka. No i ciekawe, są bramki wiatola? I ile tu mogę cisnąć? Dobra, naucz. Wow! Tu mam zjechać. Gdzie ja tam pojechałem? Dobra, ciśniemy. Ile fabryka teraz dała? Wiesz, autostrada czy szybkiego ruchu, to trzeba cisnąć, nie? No. Właśnie. No tak, cisnąć 70 na godzinę, no. Pięknie. Jak ja mam cisnąć? Ciekawe, jak tam na trasach międzynarodowych jest. Na razie i tak nie mam zasięgu do międzynarodowych. O Jezu, co tu się stało? No bo chyba muszę licencję zdobyć, żeby na międzynarodówkach lecieć, tak mi się wydaje. Wow. Wow. Dobra, chyba już dojeżdżam. Ale bym puknął w niego. Dobra. No, dojeżdżam. No, jestem w Łodzi. W Łodzi się powodzi. Gdzieś będę skręcał w lewo. Tak, będę skręcał w lewo. Dobrze, że tym pasem jadę. Dobra. Zasygnalizujmy, że będziemy skręcać w lewo. Czemu ty mi zjeżdżasz? To jest automat, ty, no automat nie powinien chyba zjeżdżać, nie? Dobra, zaciągnęmy ręczny. Dobra, ręczny jest pod spację. No ale automat nie powinien zjeżdżać na dół, no bez jaj. Dobra, zaciągniemy ręczny. Żeby nam auto nie zjeżdżało. Czekamy na zielone. No i zaraz będę miał firmę na... Dobra, zielone, ruszamy. Kurczę, zawsze nie mogę to wymierzyć, no. 9 dyszek. Ale będzie w prawo skręt. Także nie ma się to za mocno rozpędzać. Nie, tu jeszcze nie, jeszcze kawałek. A, bo to też nie jest wjazd, dobra. Prosto. Mamy drogę z pieszeństwem. Czemu ty stoisz? No, bo skręcasz chyba. No. Jedź! Ważny towar wiozę.
Dobra, jesteśmy w firmie. Pospi. Pospid. Tylko teraz szukajmy rampy. Ja muszę się rozładować. O nie, to ja tutaj taki muszę myk zrobić. Dobra. O kurde, nie mówcie mi, że będę musiał jakoś tak zaparkować dziwnie. Aha, tutaj mam rampę. Dobra, jakoś sobie poradzę. Ale to będzie w miarę chyba prosto zaparkować. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Spokojnie. Ej, nie w tą stronę kręcę. Dobra, czekajcie. Nie w tą stronę pokręciłem. I mi nie wyszło. Dobry trening dla kierowców. Delikatnie w tą, tak. Dobra, gdzieś pojechał. Dobra, i dojechaliśmy. Zdobyliśmy doświadczenie. A to co, kara za uszkodzenia? Jakie uszkodzenia? Dobra, niech będzie 43 expa. Poziom drugi, proszę. A, do poziomu drugiego mi brakuje 700 doświadczenia. Dobra, jest. Dajemy kontynuuj. Jest. Możemy, patrzcie, wziąć pożyczkę nawet. I co możemy zrobić? Możemy sobie kupić wtedy bank. No właśnie. Do Berlina, bo musiał. No i dealera musiałbym pojechać sobie jakąś ciężarówką. Dobra, nie będziemy tam jechać z żoną ciężarówką. Może będę miał... Aha, to dealer. Może będę miał kurs do... A, do Berlina bym musiał. Dobra. Nie będę jechał do Berlina. Chyba, że jakiś będę miał kurs. Dobra, zapiszmy sobie aktualny stan gry. Okej, okay, no widzieliście kolejny odcinek. Dojechaliśmy do kolejnego miejsca. Także subskrybujcie, lajkujcie i cześć, siema.